Kamil, petarda ta wędka, naprawdę. Mamy wędeczkę, na którą czekaliśmy. Wędka Dedicate Genloga, mega fajna wędka. Tu mam akurat model długości 3,60 do 100 gram wyrzutu, dwuskładowa. Wędka jest mega lekka, sztywna, szybka. Niewielkim nakładem sił możemy osiągać duże dystanse. Do tego mega fajny design, świetny dolnik, fajna kolorystyka szczytówki, która naprawdę poprawia widoczność brania. Doskonale ją widać. Wędka jest zbudowana na bazie bardzo dobrego węgla, przez co pozwala osiągać duże dystanse niewielkim nakładem sił. Dodatkowo przez to, że jest tak skonstruowana, rewelacyjnie amortyzuje każdy zryw ryby. Tu mamy ugięcie wędki, w jaki ona sposób się przechodzi. Ugięcie bardzo płynnie, mega fajne zachowanie wędki, tak jak powinno być. Proszę zobaczyć, wędka posiada 13 przelotek. Przelotki również w tej wędce są bardzo dobrej jakości. Niwelują tarcie żyłki lub plecionki, co pozwala też osiągać przez to dłuższe dystanse. Do tej wędeczki mamy 4 szczytówki wymienne od 0,75 do 1,5 uncji. Także możemy w każdej chwili wymienić, dostosować szczytówkę do warunków panujących i do danego gatunku ryb. Naprawdę polecam wędkę, jest rewelacyjna. Każdy hol ryby sprawia niesamowitą radość. Co remigiusz robisz? Teraz nieduża jest rybka, wieleszczyk. Mówię, wędeczka naprawdę mega się sprawdza. Nawet mniejszy leszczyk super. Tego mniejszego leszczyka super amortyzuje, także piękna praca, naprawdę super, sama przyjemność. Ładny lesz. Mamy pięknego leszcza, proszę, na kuleczkę. Wędka sprawdziła się rewelacyjnie. Pierwszy mój lesz na tą wędkę. Super odczucia, naprawdę super. Jakie one silne remasy. Glut, a silny. Przyznam wam szczerze, że jak wziąłem ten kij do ręki, to w życiu bym nie powiedział, że on ma do 120 gram wyrzutu. Bo się wydaje naprawdę delikatny kij. Na dzisiejszym mówieniu używam podobnie tak jak Remek wędki Dedicate Feathermaster. Z tą różnicą, że ja mam wędkę dłuższą, 390 do 120 gram. Z tego względu, że ja mam troszkę dalej tam do tej wyspy, około 90-95 metrów i tak sobie bez problemu tą wędką tam śmigam. Ma potężny zapas mocy. Jak wziąłem ten patyk pierwszy raz do ręki, to nie wierzyłem, że ma taki zapas mocy. Nie od dzisiaj mam do czynienia z tą wędką. I pierwsze moje rzuty były bardzo zapoznawcze z tą wędką i nieśmiało nią rzucałem, ale z czasem tej śmiałości nabrałem i zacząłem ją naprawdę mocno katować i radzi sobie wyśmienicie w takich warunkach. A sama wędka naprawdę sprawia wrażenie wędki delikatnej i finezja łowienia nawet wędką do 120 gram. Daje dużo frajdy z holu małych, średnich, dużych ryb. Wędka 390 Dedicate występuje w 3 składzie. Ma w komplecie 4 szczytówki. Ma już chyba najlepsze dostępne na rynku przelotki, bo nic tu na nich nie szeleści. Teraz mam akurat żyłkę do metody, ale miałem przyjemność łowienia plecionką i naprawdę super się zachowuje na przelotkach. Wędkę mam wyposażoną w kołowrotek Dedicate. Marka miała chyba na celu właśnie stworzenia kołowrotków dedykowanych pod tą wędkę, bo się tak samo nazywa jak wędka. Kołowrotek jest w wielkości 4000, ma mega płynny hamulec, jest mega aksamitnie się nim zwija, jest płynny
i dzisiaj mi on służy właśnie do dalekich rzutów, mimo że się wydaje zgrabny, ale idealnie się komponuje z tą wędką i bez problemu sobie tam na 90 metrów rzucam tą wędką z tym kołowrotkiem. Udało się zaciąć większą rybę. Można teraz sobie dokładnie zobaczyć, jak ta wędka pracuje pod dużym oporem. Trochę nam tu się zejdzie z tą rybką, bo tu z bardzo dalekiego dystansu zacięta ryba. I oby udało się ją wyholować. One są bardzo, bardzo silne i one wiedzą, gdzie uciekać. Mimo że zaciąłem ją tam, a ona już jest po skosie mocno w lewo i zaraz tu będzie mi parkowała w tych trzcinach. Teraz jak podniosłem właśnie kij w górę, widać jak ugina się ta wędka. Dla mnie naprawdę, na mnie robi ogromne wrażenie ta wędka. O. To słychać jak kołowrotek ładnie pracuje. Już jest karpik nasz. Już słabnie, słabnie. I nieduży karpik, a dał tak popalić, bo to jest około 2-kilogramowy karp. Więc nie żadna bestia. Taka silna, nieduża ryba. A daje popalić. Tutaj mamy Feather Arm Genloga z nową podpóreczką, która wyszła w tym roku. Mega fajnie się to sprawdza i pasuje do łowienia federowego. Ogólnie cały osprzęt, półka boczna, kosz czy siedzisko bardzo fajnie się sprawdza. Do tego sztyca 3,5 metra, którą fajnie się podbiera ryby. Cały osprzęt ładnie funkcjonuje i się sprawdza. Fajnym rozwiązaniem do haczyków, do metody jest mały, krótki portfel, który też jest w ofercie Genloga. Wydaje mi się, że to będzie amurek. Zobaczymy. Ładne branie. Ładny odjazd. Wędeczka się super sprawuje. Sama przyjemność ciągnąć. Tam wieczór zmieniliśmy miejscówkę. Przeszliśmy w inne miejsce, na drugą stronę wyspy. I oto ładna rybka, a zobaczymy, co to jest. Zaraz zobaczymy. Amurek właśnie, tak jak myślałem. One tak właśnie walczą przy podbieraku, zawsze odbijają, także nie jest duży, ale... No, bardzo waleczne rybki to są. Mamy nawet około 2 kg pewnie. Dobre. Amura złapałeś? Proszę. Bardzo ładny amurek. Zmiana miejscówki się opłaciła. Jak widzieliście, złapaliśmy pięknego amura. Mówię, myślę, że ma około 2,5 kg, może nawet i 3. Masz? Mhm. Proponujesz mocno na lewo, bo go pomoc zaraz lecisz. Wiem. Amurek? Nie widziałem jeszcze. Chyba karp. Strasznie silne te ryby tutaj. Karp, karp. No,
ładny. Pojawił się piękny kark. Ten już jest naprawdę ładny. Zresztą, tak na zakończenie tego wspaniałego łowienia.